Cały czas w kręgu zainteresowań Sądeczan jest ulica Węgierska. Ostatnio przeprowadziliście tam państwo, po których gruchnęło, że ma powstać tam trasa rowerowa dla mieszkańców Sądeczyzny. No właśnie, generalnie to, co myśmy wykonywali, czyli to frezowanie i wykonanie nowej nawierzchni, powstało z myślą o rowerzystach. Wiemy, że tam jest dużo zakładów pracy zlokalizowanych i miejmy taką nadzieję, że rowerzyści, którzy o to prosili, a jak wszyscy wiedzą, sam jestem osobą, która lubi jeździć na rowerze, nawet w pracy, więc będą tam faktycznie wytyczone pasy dla rowerów. Po jednej i po drugiej stronie, na tych nowo wyfrezowanych i wyremontowanych częściach nawierzchni, będzie to do ulicy Elektrodowej, tak żeby ten pierwszy odcinek, który już jest gotowy, żeby zrobić. Ścieżka z jednej, ścieżka z drugiej strony, będą oznakowania dla rowerzystów i miejmy nadzieję, że ci rowerzyści, którzy mówili, chcemy tej ścieżki i chcemy, będziemy jeździć na rowerach, nie będziemy jeździć samochodami do pracy, że tak się stanie, tak? Na pewno będę się temu przyglądał. Przede wszystkim, czy było warto, tak? Bo faktycznie jest to jakiś tam koszt, jest to jakiś wysiłek, jeśli chodzi o prowadzenie robót i o powstałe z tym utrudnienia, a chcielibyśmy, aby to, co myśmy zrobili, służyło faktycznie przede wszystkim rowerzystom.